Cześć. Jak 16 marca nagrywałem dla Was materiał mojej Rize, poszedłem sobie ścieżką na Soboń. Nie przypuszczałem, że wydarzy się podobna sytuacja, którą za chwileczkę pokażę w materiale, który dzisiaj właśnie nagraliśmy w niedzielę. Szybciej niż się spodziewałem wróciłem na Soboń. Wtedy, te półtora tygodnia temu, nagrywając tamten materiał, byłem naprawdę dobrej myśli, ale powiem uczciwie, chyba bardzo mocno się zawiodłem. Dochodziły do mnie różnego rodzaju informacje, że na Soboniu, poniżej Sobonia, na Stawiku dzieją się bardzo dziwne rzeczy, że są dewastowane rzeczy, że coś tam jest pracowe, ciężki sprzęt jeździ i w ogóle. To mi było przekazywane. Ja sobie obiecywałem wtedy, że dobra, podejdę, zobaczę, ale w sumie pomyślałem wprost, no przecież to jest zwykła gospodarka leśna, tak? Wiem, że jest realizowany projekt małej retencji górskiej, więc co lasy mogą tam zniszczyć? Najwyżej coś poprawić, coś ulepszyć, coś, co wiem, jak w wielu innych miejscach takie projekty powstawały, naprawdę powstawały bardzo fajne miejsca rekreacyjne. No i w tym moim nagraniu, moje Rize, jak ruszyłem w teren, dotarłem na ten Soboń. Pokazałem miejsce, gdzie Andrzej Boczek oczyścił wentylatorownię. I wtedy z całym uczciwym moim podejściem, z całym moim takim uczciwą myślą powiedziałem, że nic złego tutaj się nie dzieje. Zapewniłem Was, że no jest, przyszedłem, zobaczyłem, no tak, jest stawik przerabiany, tak? Są pewne rzeczy naprawiane, ale że tak naprawdę nie będzie to miało większego znaczenia na to, co się tam w terenie dzieje, że nie zostaną zmienione nie wiadomo jak mocno pewne rzeczy. Słuchajcie, prawda okazała się troszeczkę inna. Wczoraj Andrzej publikuje dość bardzo emocjonalny filmik, na którego od razu zareagowałem, bo do niego po prostu zadzwoniłem i no i właśnie, dzisiaj poszedłem zobaczyć to na własne oczy. Ja w tym momencie nie chcę mówić, kto jest za to winny. Ale takie pytania będziemy musieli zadać, bo naprawdę coś zginęło. W tym momencie już na spokojnie w domu o tym mówię, ale za chwileczkę zobaczycie to, co jest w terenie. Naprawdę bardzo Was mocno przepraszam. Po półtora tygodnia temu faktycznie powiedziałem, że nic złego się tam nie dzieje. No tak, są prace prowadzone, ale nic złego się nie dzieje. A co się wydarzyło? Oceńcie sami. Ja wiem, że wiele osób będzie się o to bardzo mocno w niedługim czasie pytało. Pytało się po prostu odpowiednich instytucji, co mają na ten temat do powiedzenia. Zapraszam do obejrzenia materiału, który dzisiaj żeśmy stworzyli, to znaczy w niedzielę 26 marca. Dzień po tym, jak Andrzej opublikował swój emocjonalny filmik. Wcale mu się nie dziwię. Zapraszam do obejrzenia materiału. Będąc półtora tygodnia temu, gdzie robiłem tutaj filmik, nie przypuszczałem, że tak szybko tutaj wrócę. Jak powiedziałem, temat Sobonia chciałem Wam przedstawić w innym czasie. Ale niestety przez te półtora tygodnia wiele się tutaj zmieniło. Właśnie, Soboń. Wiele przez półtora tygodnia się zmieniło. Wczoraj jeszcze siedziałem w dobrym towarzystwie przy ognisku, jedliśmy kiełbaski, a rozmawialiśmy sobie z kolegami na tematy nasze tutaj Rize, na ten tematy, jakie mamy tutaj przygody, jak się tutaj wychowywaliśmy, co nas różni, co nas łączy, a takie po prostu dysputy. I wieczorem otwieram
Facebooka i patrzę na pierwsze dwa zdjęcia Andrzeja Boczka. No dobra, no widzę las, połamany las, no nic strasznego, więcej nic się nie stało, no bo przecież przyroda, coś tam się może połamać i w ogóle. Ale nagle Andrzej publikuje filmik. Filmik jest dla mnie bardzo kontrowersyjny i wzbudzający wiele smutku. Ja to delikatnie powiedziałem. Jak zobaczyłem filmik, od razu zadzwoniłem do Andrzeja, zapytać się, co on zobaczył, co się wydarzyło, żeby to wszystko potwierdzić, co na tym filmiku zauważyłem. Słuchajcie, z Andrzejem Boczkiem ostatnim czasem za często nie rozmawiamy. Ale to jest mój bardzo dobry znajomy. Znam go dobrze. Niejedną rzecz tutaj w górach żeśmy razem robili. Nieraz o różnych rzeczach żeśmy rozmawiali. I znajduję się w miejscu, gdzie lata do tyłu, bo teraz już nie chcę kłamać, czy to był 2009 rok, czy 2010, wykonał wielką pracę. Zresztą to był taki czas robienia takich bardzo ciekawych projektów. I dzwonię do Andrzeja, zaczynam z nim rozmawiać, czy to, co zauważyłem na filmie, to jest faktycznie prawda, bo przecież byłem tutaj, a takich rzeczy wcześniej nie widziałem. I słuchajcie, człowiek, dorosły człowiek, kolejnego raz słyszałem, jak mówi do mnie i ja wiem, że on do mnie mówi, a on tak naprawdę płacze. Przez to, co tutaj zobaczył. Ja na razie, póki sytuacja się nie wyjaśni, nie chcę forsować i od razu tak samo mówić wprost, co tutaj się wydarzyło, znaczy co wydarzyło się, to widzę, ale kto i dlaczego tak się właśnie wydarzyło. Jestem na tak zwanej wentylatorowni. To Andrzej tak nazwał. Andrzej, grupa Hunter, jak właśnie wykonali tutaj bardzo dużą pracę, ten obiekt tak nazwali, wentylatorownia. Ja się z tym zgadzam. Zgadzam się na tej zasadzie, że to jest wentylatornia pod tym względem, że na pewno tutaj stały piece, bo to są pozostałości po kominach, stały urządzenia, które miały służyć do ogrzewania powietrza i tego ciepłego powietrza, wtłaczania do podziemi, które miało wymusić ruch grawitacyjny powietrza i po prostu w ten sposób te podziemia wentylować. Ale słuchajcie, to miał być temat właśnie naszego jakiegoś kolejnego spotkania. Ja od tego w tym momencie odchodzę, bo chcę wam pokazać, co tutaj się wydarzyło. Grupa pasjonatów, tak jak powiedziałem, to jest, lata są, nie chcę powiedzieć, bo to z Andrzejem skonfrontuję, czy to było w 2009, czy w 2010 roku, ale właśnie lata, 2008, 2009, 2010, to są lata chyba takie, które były najowocniejsze tutaj w kompleksie Rize. To są lata prac, które tutaj robiliśmy, porządkowych, odkrywczych, eksploracyjnych. Lata, w których naprawdę wiele ciekawostek wyszło na światło dzienne i później turyści, którzy tutaj chodzili, mogli te rzeczy widzieć. To są lata, kiedy właśnie Andrzej z grupą Hunter odkopał tutaj wentylatorownię. Ktoś powie, przecież to ruiny, jakieś tam kuźwa zabudowa. Nie, w tym momencie jak to odkopywali, zresztą to za chwileczkę gdzieś tam na zdjęciach pokażę, to wcale nie były ruiny. Bo to, co tutaj było, ujrzało światło dzienne. To są momenty, gdzie tutaj niedaleko, na piaskowni i no teraz modnie nazywanym Jagodzińcu, Andrzej z grupą, z przyjaciółmi odkopał na przykład torowiska. Odkopał kompletną zwrotnicę, którą zresztą można oglądać w tym momencie na sztolniach w rzeczce. To są naprawdę piękne czasy, pięknych odkryć. I w tym momencie, nie wiem kto jeszcze, możemy się tylko domyślać, to wszystko zdewastował. To, co mogliście zobaczyć, to, co mogliście dotknąć, tą historię, która tutaj się wydarzyło, ktoś to wszystko zdewastował. Ja zaraz wam to pokażę. Pokażę, jak to wygląda w tym momencie. Ja nie chcę osądzać w tym momencie nikogo, ale wiem jedną rzecz. To, co tutaj się wydarzyło, to jest efekt niedopilnowania, bo nie chcę mówić, że celowego po prostu zniszczenia. Chociaż sam wjazd tutaj w to miejsce, na chwilę obecną mogę powiedzieć, że chyba był jednak celowy. Tylko, że po co? Żeby rozwalić kilka murków? Dla kogoś może nieistotnych murków? Dla kogoś może tak. Ale nie dla ludzi, którzy tutaj tą historię chcą dotknąć. Którzy tą historię chcą zobaczyć. Ludzi, którzy tutaj przychodzą w teren, żeby pozwiedzać, poszukać skarbów,
poczuć klimat złotego pociągu, bursztynowej komnaty, ale też ludzi, którzy tutaj przychodzą z innego względu. Pamięci dla ludzi, którzy tutaj pracowali, którzy tutaj ginęli, którzy tutaj tracili swoje zdrowie. Bo taki element, na którym w tym momencie siedzę, przecież ktoś powie, dobra, przecież tu nie ma żadnych grobów dookoła. Nie. Ale niestety te elementy, na których siedzę, okupione są ciężką pracą i krwią więźniów obozu, przede wszystkim obozu Gross-Rosen, bo też i pracowników przymusowych i wielu, wielu innych osób. To są niemi świadkowie tego, co tutaj się działo. To są świadkowie prawdziwej historii tego terenu. Słuchajcie, ktoś następny powie, przecież to nie jest zapisane w rejestrze zabytków. Tak, bo do pewnego momentu, w tych latach powojennych, nikt takich obiektów nie traktował jeszcze jako zabytki. Ale właśnie takie grupy, grupy poszukiwaczy, eksploratorów, pasjonatów, mogły w międzyczasie przyczynić się do tego i to robiły, żeby takie elementy właśnie do tych zabytków trafiały. Coraz więcej rzeczy zostało w ten sposób zapisywanych. Inne przecież wiemy, że są historyczne. Nie żyjemy tutaj 5 czy 10 lat. Gospodarujemy tutaj lata przecież i dobrze wiemy, z czym to wszystko, co tutaj jest dookoła, się wiąże. Że wiąże się z tą ciężką historią tych terenów. Że to wszystko są ślady przyszłości. Czy w ten sposób możemy niszczyć zamki? Czy w ten sposób możemy zasypywać historię? Mi się wydaje, że nie. Półtora tygodnia temu, jak nagrywałem dla Was filmik, stałem po przeciwnej stronie strumienia. Powiedziałem wprost, nie macie czym się martwić. Robiona jest po prostu projekt małej retencji wody górskiej. Mała retencja górska, czyli zatrzymywanie wody w lesie. Ogólnie mówiąc, nie będę teraz wnikał jeszcze czemu, w co ma służyć ta retencja. Mówiłem, że przecież nic nie zostanie tutaj zniszczone, bo z drugiej strony niestety przez lata tą małą retencję, którą tutaj zrobili Niemcy, no, została w ten czy sposób przez ząb czasu zniszczona. Ale cieszyłem się, że miejsce będzie odnowione, że może za dużo rzeczy, które tutaj wcześniej było widoczne, nie zostanie po prostu zniszczone, ale tym bardziej nie przypuszczałem, że może ktoś zniszczyć wentylatorownię na Soboniu. Kto nie wie, gdy wentylatorownia znajduje się poniżej hałdy do trzeciego wejścia do Trójki na Soboniu. Słuchajcie, wielka praca tutaj wykonana. Nie dziwię się, że Andrzej płacze. Ja Andrzeja wtedy wspomniałem, że wykonali piękną pracę. Słuchajcie, to wszystko było czyściutkie. No teraz przysypane przez liście. Ale nadal obiekty tutaj stały. Słuchajcie, takie zdjęcie, może niewyraźne, tak to było tutaj wyczyszczone. Teraz mamy gruzy, stały rzecz, mamy pod maszyny, filary, pamiątki przeszłości. Następne, popatrzcie, tak to wyglądało, żeby nie być gołosłownym. Żeby nie być gołosłownym, to zostało wszystko zrujnowane, cegłóweczki, wszystko porozsypywane. Ja to mówiłem, że tutaj były kominy, te cylindryczne, po prostu to piece, w których grzało się powietrze, bo takie same były na kopalniach wykorzystywane. Powietrze się w piecach ogrzewało, tłoczyło się do podziemi, żeby to wszystko przewietrzyć. Cofnę się. W tym momencie wygląda tak, rozbite. A teraz Wam pokażę, jak to wyglądało na zdjęciu. Żeby nie było, że przecież nic wielkiego się tutaj nie stało. Nikt nic nie zepsuł. Stało się. Słuchajcie, kolejnego elementu w górach sobich już nie mamy. Elementu po prostu zatartego przez pracę, które w lasach czasami się wykonuje. Może przez to, że dla kogoś to nie jest wartościowe. A przecież to są świadkowie przeszłości. Jedyne i prawdziwe pomniki postawione dla ludzi, którzy tutaj pracowali. Ja w tym momencie naprawdę nie chcę oferować, kto do tego się przyczynił i czy to było celowe, czy przypadkowe. Bo nawet w tym momencie, jak jesteśmy tutaj,
Ewelina powiedziała mi jedną rzecz. Wspomniałem. Tak jak w tym momencie tutaj jesteśmy, Ewelina powiedziała mi jedną rzecz. Czy czasem sami się do tego nie przyczyniliśmy, że zostało to zniszczone? Bo na stawiku, który tutaj był, który zresztą też jest właśnie przebudowany, bo należy do tej małej retencji wody, postawiliśmy 3 lata temu tablicę informacyjną, żeby mniej więcej każdy wiedział, co tutaj się dzieje. Nawet na tej tablicy fajnie opisane jest, że stawik, w którym mogą sobie żyć płazy, zwierzątka pić wodę. No i ta mała retencja w ten sposób też miała działać, to co teraz się tworzy. I na tej tablicy zaznaczyliśmy, że te wentylatornie, które tutaj stoją, że one mogą wskazywać na to, że mamy niższy poziom na Soboniu. Tego, co my, poszukiwacze, zawsze tutaj szukaliśmy. Tych prac może nie skończyliśmy. To, co ciągnęło nas tutaj z Andrzejem Boczkiem i wieloma innymi eksploratorami. I głupio to zabrzmi. Może człowiek się sam do tego przyczynił, bo może jakaś osoba, która tutaj jakieś prace robiła. Nie wiem, bo właśnie która to osoba to robiła. Czy to są ci, co robią tutaj małą retencję, czy po prostu jakieś inne prace w lesie były prowadzone. Ale miał sprzęt i tym sprzętem w te miejsce podjechał. I nie wiem, może uwierzył tak w te skarby, że po prostu do tej prawdopodobnej sztolni, która jest za moimi plecami, właśnie która tutaj była na tych wentylatorowni, może do tej sztolni chciał się dokopać. Bo tutaj są wyraźne ślady tego, że takie prace były prowadzone. Kończąc temat. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że niedługo to się wszystko wyjaśni, co tutaj się wydarzyło, ale fakt jest jeden. Straciliśmy kolejny element historii w kompleksie Lize. Straciliśmy następną ciekawostkę, która wskazywała na te prace, które tutaj się działy i mogła być jakimś kluczem do rozwiązania prawdziwej zagadki. Straciliśmy element, który na pewno był po prostu pomnikiem, pamiątką po tym wszystkim, co tutaj się wydarzyło. Dla niektórych zwykłą pamiątką historyczną, dla osób, których rodziny tutaj, dziadkowie, wujkowie, ktoś z rodziny tutaj zginął, może ucierpiał mocno zdrowotnie, to był taki jeden element, który mogli go dotknąć, po prostu, że ci ludzie tutaj byli. Przypuszczam, że sprawa będzie wyjaśniana, że będzie trzeba zadać kilka pytań. Dlaczego, po co, w jakim celu to się wszystko tutaj wydarzyło? Czy była taka konieczność? Albo przynajmniej, czy to jest celowe, czy to był po prostu czysty przypadek? Ale musimy te pytania zadać i musimy wiedzieć, w jaki sposób takim rzeczom na przyszłość zaradzać. A w tym momencie naprawdę jeszcze raz, Andrzej, twoja praca ciężka. My takich wiele prac innych też tutaj wykonaliśmy. Ja wiem, jak to boli, jak coś się zrobi dobrego, a to później bezwiednie, przez osoby, które po prostu chyba nie mają żadnej empatii, zostaje po prostu niszczone. Niszczone bez żadnego wytłumaczenia. I mam nadzieję, że to nie jest zniszczone tylko bez celu. Tam jako postscriptum jeszcze jedną rzecz dodam, bo ten filmik wrzucimy, bo Ewelina poszła kawałeczek wyżej na właśnie stary staw, który w tym momencie został już, grobla na nowo została zrobiona, przepusty. Filmik wrzucę, bo mam nadzieję, że to jakoś zostanie zachowane, bo przy rozbiórce tego starego stawu zostały wydobyte stare zawory wodne. Na rurę Fi 200, czyli 220 cm, rurę, którą po prostu woda później pewnie gdzieś tutaj na dół na stawę była ściągana. Czyli ta wielka melioracja i te wielkie ujęcia wody, które tutaj były tworzone, są prawdą. No i taki właśnie zawór jest wydobyty i tak jak Ewelina nawet pokazała na tym, on jeszcze tak naprawdę działa. Ja mam nadzieję, że takie artefakty nie zostaną wywiezione na złom, tylko że zostaną przekazane w odpowiednie miejsce, tak? Nie ma problemu. My jako Fundacja Szlakier Lizy też się możemy tym zaopiekować i taki zawór gdzieś wyeksponować. Druga rzecz, mamy tutaj w tym momencie otworzone na byłych zakładach Krupa, Mayer Kaufmann przed wojną, Muzeum Inżynierii i Techniki Motoryzacji. I takie artefakty chcieliśmy tam pokazywać, więc może taki zawór warto tam zanieść i po prostu opisany pozostawić, żeby jednak ludzie widzieli, jakie tutaj rzeczy w tych górach były. I żeby tak samo było opisane, skąd ten zawór pochodzi. Chyba go będzie trzeba zabezpieczyć.